pewno długi skok, być może po rekord. On potrafi skoczyć zawsze daleko. Kapitalny skok! To jest przeskoczył skocznie. Ależ miał kapitalne warunki, a przy jego dynamice, przy jego formie musiało się to tak skończyć. 143,5 metra. Znokautował wszystkich, proszę Państwa. 133, lider po pierwszym, a teraz 143,5. Słoweniec na rozbiegu. Popatrzmy na jego drugi skok. Trochę wolniejszy od Norwega na progu, ale już tutaj złapał noszenie i także daleko, jeszcze dalej, czy będzie nowy rekord świata? Ponad 240 metrów, fantastyczny skok i znakomita forma Petera Prewca. 22-latek, jest już medalistą Mistrzostw Świata, medalistą Igrzysk Olimpijskich. No, będzie w Falun na pewno walczył o podium, o kolejne medale. 250 metrów, a zatem pada kolejna granica marzeń. Robert Kraniec, rekordzista Słowenii, reprezentant Słowenii, 217,5 metra w pierwszej kolejce. Będzie daleki lot, będzie bardzo daleki lot, jest fenomenalny lot Roberta Krańca. Może nowy rekord skoczni, coś niebywałego, ależ poleciał daleko. W pierwszej serii Tepeš poprawił rekord Słowenii, 235,5 metra, on teraz 244 metry. Trzeci wynik w historii lotów narciarskich. Dalej tylko Johan Remen-Evensen i Anders van Emmel. 244 metry przy wietrze z tyłu skoczni. 0,3 metra na sekundę. No, to lądowanie ledwo, ledwo ustane. Przez moment porywista jakby przy skoku Larinto. Gdzie on wyląduje? Ogromna wrzawa, chce powalczyć, widać było dzisiaj i na treningu, i wcześniej, kiedy się rozgrzewał, że jest niewiarygodnie zmotywowany. Dobra pozycja dojazdowa, w górę i teraz lot, ma dobry tor, powinno być bardzo daleko, kapitalny skok, pięknie wylądował, jest powód do ogromnej radości. Wspaniały skok. Będzie prowadzenie, idealny skok, trafił ze wszystkim. 132 metry, niech teraz inni zaczną się denerwować, ale wylądował pięknie po 19,5 punktu. Trudno tu będzie komuś powtórzyć taki skok. Spojrzał, wszystko w porządku. Tak jak mistrz patrzy.